Zgłaniasz? O, a ja spadłem w rzeczywistość. Kolor dzwoni. Jaka komórka fajna. Ojej. No, wróciliśmy nareszcie, Jezus. Ho, ho. Tak, słucham. Cześć, skarbie. Nie przeszkadza? O, co ci rodzio zrobi? Wróciliśmy, jej, rzeczywistość. No nie wiem, coś tam było, coś tam, no ale. Oczywiście, że karta tego dostępu została. Dala, coś tam. Ja wiem, że w tym przed chwilą, no ale. No i dysko wreszcie, nie chyba. No, zamowisko, to też było. To jest co, rozdział trzeci. Rozdział trzeci, stary człowiek w cylindrze. O cholera. Rozdział trzeci, stary człowiek w cylindrze. Samantha. Dzwoniłam do Samanty. Dzwoniła Samantha, która chce później pogadać. Czasem zapominam, że wiekowo zbliżona jestem do Samanty, a nie do jej matki. Zastanawiam się, co ona sądzi o tym, że Clark traktuje mnie jak kolejną córeczkę. Córeczkę, czy córkę. Dobra, okej, córkę. Już tam. Wyskoczyli syny. Żabaki, a tu jeszcze się o tym nie wiedzą, gdzie na pole coś. Miś i ja byliśmy kiedyś nierozłączni. Dobra. Tak, witajcie w kolejnym odcinku, dobra, z przygód Wiktorii w jej różowym pokoiczku. Nawet ja takiego pokoiczku nie miałam nigdy w dzieciństwie, nie? Smutna, prawda? Zajebiście smutna, dobra. Dobra, nie będę już o tym gadać, dobra. Dobra. I tam coś czytać. A, to czytałem, że trzeci stary człowiek w cylindrze. A czemu się stary człowiek w cylindrze? Nie wiem, że tam stary człowiek. A, rozdział trzeci stary człowiek w... Kurde. Rozdział trzeci stary człowiek w cylindrze. Samantha jakaś. Dzwoniła Samantha, Claire chce później pogadać. Czasem zapominam, że wiekowo zbliżona jestem do Samanty, a nie do jej matki. Zastanawiam się, co ona sądzi o tym, że Claire traktuje mnie jak kolejną córkę. Dobra, musimy iść. I? Chyba tak? Dobra, gra w tą grę, wiem jak się gra w tą grę. Jak to nie grał, to może obejrzeć sobie gameplay w tej gry. No dobra, nie tutaj, do tego, do biura trzeba wychodzić. A z tatuśkiem chcesz pogadać jeszcze? Nie wiem. Co? Wiktorio, chcesz pogadać ze swoim tatuśkiem? I on jest tam. Pogadasz tatusiek? Cześć, tato. Cześć, kochanie. Czytałeś kiedyś pamiętniki dziadka? Część przeczytałem, owszem. Znalazłaś coś ciekawego? Tak, znalazłam pamiętnik, w którym opisuję jedno ze śledztw. Serio? Które? To w Pradze. Czytałeś to, tato? Wiesz, kochanie... Jezuk! To wkurza. Ja uspokoję się nagrywać. Skurwało się to. Aż dobra, już. Idź. Ja nie, znowu wkurzysz normalnie programie na dół. Jeszcze raz pokaż z tatuśkiem. Ja pierniczę. O Jezus.
Ale są jaja, że nie wiem co, słów nie ma. Jeszcze raz nie gadaj szybko. Cześć, tato. Cześć, kochanie. Czytałeś kiedyś pamiętniki dziadka? Część przeczytałem, owszem. Znalazłaś coś ciekawego? Tak, znalazłam pamiętnik, w którym opisuję jedno ze śledztw. Serio? Które? To w Pradze. Czytałeś to, tato? Wiesz, kochanie, są rzeczy, których lepiej nie odgrzebywać. Tato, zadałam ci pytanie. Nie, nie czytałem tego. Raz jedyny zapytałem go o to, co się wydarzyło w Pradze. I widać było, jak strasznie zabolało go to wspomnienie. Chociaż za wszelką cenę nie chciał tego po sobie pokazać. Gdy zobaczyłem ten wyraz twarzy, to już nigdy potem nie chciałem się dowiedzieć, co tam zeszło. Pytałeś o to babcię? Nie, nie chciałem. Jak już ci mówiłem, są rzeczy, których lepiej nie odgrzebywać. Wiedziałeś o babci? Tak, wiedziałem. Do czego zmierzasz? Tato, ja nie osądzam. Ja tylko chciałam wiedzieć, czy ty wiedziałeś. Idziesz gdzieś? Tato, chciałam się zobaczyć z Claire. A, agentka Claire Ashby. Jedna z najlepszych w swojej działce. Uwielbiam, jak składa zeznanie w sądzie. Mam nadzieję, że wszystko u niej w porządku. Tak, ma tylko kłopoty z porozumieniem się z córką. Będę się już zmywać, tato. Jasne maleństwo. Wiktorio, tak mi przykro. Nie, tato, to mnie powinno być przykro. W ogóle nie powinnam była tam wchodzić. W porządku, kochani. Czasami po prostu zapominam. Zadawanie pytań to w końcu twoja praca. Niedługo wrócę. Okej, uważaj na siebie. Tak, tak, tak. Jesteś agentką jakąś tam specjalną. Dobra. Droga Wiktorio. Dobra, to wychodzimy, tak? Musimy iść. Ala. No, tatuś nadkaże. Bye, bye, tatuś. Nikt nie idzie, bo mnie łazi. No to nie łazi, kurde macie. Gdzie miałem to zjechać? Do... Nie wiem, do domu. Do miejsce tego to nie. Do biura chyba, tak? Biura. Jejeje, będzie gaśnica potrzebna? Nie wiem, właśnie w tym momencie jest gaśnica. Chodź tu, czekaj, podejdź tu. Zobaczmy, czy gaśnica jest potrzebna, czy nie. Nie pamiętam. Nie, jeszcze nie jest potrzebne, dobra. No, dawaj do biura. Nie, do kostnicy, nie do biura, kurde. Przecież ona pracuje w kostnicy. Tak, agentka specjalna. Pracuje w kosmicy. Ale nie ta agentka, no tamta znaczy ta co, nie ta. Ta, no. Aha, przecież znowu tutaj, no co tam. Znowu, gra się z telefon znowu pewnie. O, tak? O. Gada przez telefon cały czas na hangu, co? Chcesz pogadać z tym? Raczej nie powinnam go budzić. O, śpi. O, zasnął ty, ale jaja są. Tam nie, to do kostnicy, dawaj, do kostnicy, szybko. Do kostnicy, do kostnicy. Tam będzie zabawa zaraz, że się zesrata. Nie, dobra. Pamiętam, tylko tyle to było. Nie, B2 chyba, ty? B2, kostnica? Dobra, B2 chyba. Bo to, B2, no. No, teraz co? Ja to muszę, tak? No nie iść. Tak? I patrzcie teraz, zaraz go wejdzie. To teraz chyba teraz za scenkę, nie? Jest! No, idzie! Frajer! Stary człowiek w cylindrze! Jej, co? Dawali ci dupkę, te? A ja cię dorwę jeszcze. A ja nawet wiem, kim ty jesteś, palancie. Co to? Domyślam się nawet. No, co się stało? Szybko. Skarbie! Co ty do cholery robisz? Nic! Ja? Nie robiłem. Myślałam, że ty. O Boże. Sprawdź na monitorach. O Jezu, o się muzyka jaka włączyła. Jaka groźna. Szybko. Szybko.
Ty pajacu cholerny. Gdzie to było? Tu, tylko. No tu chyba, nie? Klikaj, klikaj, fajna scenka. O! Jej, piękne scenki filmowe! Ojej, jak ja uwielbiam to wszystko. Dobrze podgłosiłam? Dobra. O cholera. Dobrze. I będzie pościg wielki. Jej, dawaj. Kolejna scena, będzie biec. Dawaj, dawaj. Dawaj, Wiktorio, dawaj! Szybko! Jej! Ale zarąbisty! Dawaj, dawaj. Dawaj! Jej, nie my za tym. Palantem. Nie, ja się gonimy, palanta, dobra, nie wiem. No ma taką terenówę, że... Nigdy nie prześcignie. Dawaj, dawaj. Ale jazda. O, idzie ten frajer, co idzie. A. Piękne sceny teraz. No. No i co, frajerze? Czekaj, można. Dupku! Uciekaj! Szybko. Palajcie. O. Jej! Dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj. No. Ja to uwielbiam normalnie na scenę. Masz coś jeszcze? Dobra. O, jeszcze mało jej nie zabił? Był taki jeden. Właśnie jeszcze cholera nie. No i rzuciliśmy sobie jalo, tak spokojnie, nie? Po pościgu. Do biura, do kostnicy, no co tam się napisała? Ciekawego, ojej. Dobra, będzie trzeci, dobra, pościg. No, oczywiście wiedziałem, żeby padną fajne słowa, dobra. Pościg, kurwa jego mać. Tak blisko, już go miałam. Co za arogancki sukinsyn. Drażni się z nami. Jak go znajdę, zmuszę go do zjedzenia tego pieprzonego zdjęcia. Nie obchodzi mnie to, że darował mi życie. Za to nie dostaję bonusowych punktów. Oczywiście muszę wykombinować, dlaczego mnie nie zabił, kiedy miał okazję. To może być ważne. To twój ostatni błąd. To twój ostatni błąd. Skurwysynu. Najlepsza ta gra wymiata. Dobra, wracamy, przeczytane wszystko. Teraz gdzie mam iść? Chyba do niej, nie? Do kostnicy chyba, tak? Czy do biura? Już w końcu nie. Dobra, idę do tej kostnicy. Nie muszę pisać kodu, bo już nie pisałam kodu, jest. Dawaj, dawaj. Coś do tej, co? Claire pogadać, tak? Claire muszę pogadać? Nie wiem, co z kim tam teraz. A. I co on zrobił? Hej! O nie! Wszystko w porządku? Co się stało? Nic mi nie jest. Pobiegłam za nim. Uciekł mi z kurwia.
Ważne jest to, że jesteś cała i zdrowa. A u ciebie co się wydarzyło? Nigdy nie przypuszczałam, że moje własne laboratorium stanie się miejscem przestępstwa. Podejrzany zostawił to. Zdjęcie młodej kobiety, a z tyłu napisał następna. Muszę to posłać do dalszej analizy. Gdzie je zostawił? Włożył do niej. Rozerwał szwy tuż pod mostkiem i wcisnął je do środka. Inni o tym wiedzą? Tak. Zadzwoniłam na górę i odebrał to. Powiedziałam mu, co wiem. Oczekuję cię teraz. Nie wydawał mi się zbyt szczęśliwy. Mogę się domyślić. Aha, jeśli chodzi o... Daj spokój. To może poczekać. Na pewno? Ej, to Browning może poczekać. Na pewno, skarbie, wszystko jest okej. Idź już. Dobra, ruszam na górę na spotkanie z Todem. Powodzenia. Ja się zajmę tym bałaganem. Powiem ci, jeśli coś znajdę. Dobra, okej. Dobra, ruszamy na spotkanie z naszym chłodnym szefem. Zaraz by nas opieprzał, czy coś tam pewnie. Tak, dobra. La, dobra, na ósme znowu. Pintro! Dobrze, że w tej grze jest Vinto. Jej, dobra. O, coś dzwoni. Oho, chyba nie szły na to. Halo? Cześć, kotku. O, cześć, Richard. Wybiegłeś z galerii w takim pośpiechu i nawet nie zadzwoniłeś, więc trochę się martwiłem. Wszystko w porządku? Tak, nic mi nie jest. Przepraszam za tamto, ale znaleźli kolejną ofiarę i w ogóle różne dziwne rzeczy się teraz dzieją. O Boże, dajesz sobie jakoś radę? Padam z nóg i wprost marzę o chwili relaksu. Na przykład takiej jak dwie noce temu. To rzeczywiście było dosyć rozluźniające. Mam pomysł. Wpadnij do mnie, pokażę ci nową wystawę. A potem możemy się porelaksować. Kusząca propozycja, ale muszę odmówić. A czemu? A, no cóż, muszę iść do szefa i dać na siebie nawrzeszczeć. A co cię tak w ogóle naszło z tą wystawą? Nigdy nie widziałam, żebyś tak bardzo angażował się w pracę. No bo widzisz, ja właściwie odkryłem tego artystę. Nie sam, rzecz jasna. Pomogło mi w tym kilka osób z Wydziału Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Chicagowskim. Odkryliśmy go na aukcji. Mieszka w Los Angeles, ale pochodzi z Chicago. Nazywa się Mark Ackerman. Wraz z ludźmi z wydziału kupiliśmy większość jego obrazów, ale wciąż kilku szukamy. Tak czy inaczej, mamy wystarczająco dużo, żeby zrobić wystawę. Nie gniewaj się, ale naprawdę muszę iść. Wybacz, sama wiesz, jak się potrafię zaangażować. Owszem, wiem. Pogadamy wkrótce. Jasne, kotku. Uważaj na siebie. Będę. Pa. Pa. Tak, będę. Pa, 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 pa. Ja pierdziel. Ale on udaje, ja nie mogę. Aha. A co, jest scenka z tym szefem? O, idzie, jest. Ho. Co tu się do diabła dzieje? Co to ma znaczyć, że podejrzani włamują się do kostnicy? Agentko McPherson i oficerze Miller, chcę was widzieć w swoim biurze, natychmiast. A jeśli już o tym mowa, niech któreś mi przyniesie kawę. Ojej, przyszedł. Ach. Jeszcze gorsza postać, dobra, cicho. Wiktorio, mogłabyś... Wylozuj, Miller, będę cię kryła, tak czy siak masz raport do dokończenia. Już nawet przyniosę mi tę pieprzoną kawę. W następnym odcinku Policjantów z Chicago agentka McPherson przynosi szefowi kawę. Miller, mógłbyś nie utrudniać mi tego wszystkiego? Tak, przy okazji to mam dobre wieści. Wpadnij do mnie później. A z grubsza o co chodzi? O zbieżności danych. Chyba coś mamy. Nie powiedziałeś. Nie, najpierw chciałem pogadać z tobą. Zgadałeś przez telefon. Fajnie, zobaczymy się później. Idę przyjmę tą pierwszą kawę. Jak tej gry nie kochać, kurde. Ajajajaj. Albo uwielbiać na maksa. Po kubek trzeba iść do tej. Do tego, do taki kubek za stronę wziąć najpierw. Jak chcesz kawę muszę mieć chyba, nie? Pierwszą kawę. To. Dobra. Tram.
A to spokój przesłuchać nam to, dobra, okej, okay, spokój przesłuchać, no jej. Pieprzoną kawę. Trzeba pieprzoną kawę po... jak to było, tak? Srój postawić i nalewa się pieprzona kawa. Już? Dobra, jest pieprzona kawa. I on wszystko to nosi tutaj. Kubek to jest napełniony kawą, o, napisze. Dobra, idziemy tego chłodnego szefa. Zimną kawę będziesz pił. Nie, dobra, to jest maszyna. To ci ciepłą daje chyba kawę. Ojej, ojej, ojej. A niby rano raport, a to teraz trzeba iść, nie? To nie idzie? Nie, dobra, to nie, coś sama iść, dobra. Idę tego chłodnego tota. No. Pańska kawa. Dziękuję. No i co dalej, panie? A czym tym razem pana wkurzyłam? Wyraźnie pamiętam, że prosiłem o panią razem z Millerem. Zresztą nieważne. Oby tylko nie zapomniała pani, że jesteście partnerami. Nie, nie zapomniałam. Dobra. Teraz proszę mi powiedzieć, co się stało wieczorem. Facet wszedł do środka. Przypuszczam, że przez garaż. Claire już zdążyła mnie wprowadzić. Chcę wiedzieć, co się stało na zewnątrz. Ścigałam go wozem aż do zaułka. Wspiął się na dach po schodach pożarowych. Gdy się tam znalazłam, uderzył mnie zaskoczenie kawałkiem drewna. Potem uciekł mu drugimi schodami. Padły strzały? Tak, jeden. Są już jakieś tropy w tej sprawie? Poza wyglądem kolejnej ofiary? Nie bardzo. Nie mamy pewności. Claire przeszukuje bazę danych i może coś znajdziemy. To wszystko? Chciałabym już wrócić do pracy. Na razie odpocznie sobie pani od tego śledztwa. Co? Dlaczego? Już to przerabiałem. Agent zbyt bardzo angażuje się w sprawę i potem mu odbija. A czy mi odbija? Jest pan wkurzony o to, że w telewizji wychodzimy na debili. Liczy się tylko to, co mówią, prawda? Nie, tutaj chodzi o to, jak się pani ostatnio zachowuje. Trochę się obawiam o postępy w tej sprawie i myślę, że przydałaby się pani przerwa. Gówno, prawda. To tylko potwierdza, że mam rację. Wiesz co, Browning? Zazwyczaj najpierw się całuję, zanim mnie ktoś wypieprzy. Okej. Wywali nas z roboty jeszcze lepiej. Ale suki jestem ten Browning. Dobra, teraz chyba muszę z nim pogadać, nie? Tak? Z Millerem. Jak? Wszystko okej? Niespecjalnie. Zostałam odsunięta od sprawy i prawdopodobnie on ją przejmie. O kurwa, tak mi przykro. W porządku. Byłam, zobaczyłam, koszulkę kupiłam. Byłam, zobaczyłam, koszulkę kupiłam. Aha, co to za wielki krok, o którym była mowa? Zrobiłem to, o co prosiłaś. Zestawiłem dane o czwartej i piątej ofierze. Coś otrzymałem, ale to równie dobrze może być bez znaczenia. Dawaj. Mówiłaś, że dwie ostatnie ofiary prawdopodobnie znały sprawcę, ponieważ zakrył im twarze. No i jest pewne nazwisko, które łączy obydwie dziewczyny. Niejaki Wacław Kolar. Spróbowałem go powiązać z ofiarami 1, 2 i 3, ale nic z tego. Skąd wytrzasnąłeś tego Wacława Kolara? Przeczytałem raport Claire o piątej ofierze. Dołączyła do niego zdjęcie znalezione w torebce ofiary. Widać na nim ofiarę, kobietę i mężczyznę. Facet kogoś mi przypominał. Jest jedną z osób, które przesłuchiwałem w sprawie czwartej ofiary. Dawał jej korepetycje. Wygrzewałem swój własny raport i to jest ten sam facet. Nie mam co do tego wątpliwości. Okay. Są jakieś związki pomiędzy czwartą a piątą ofiarą? Z tego co wiem, to się nie znały, ale ten facet nie łączy. Może przydałaby się jeszcze jedna rozmowa? To na pewno. Pójdę sama. Ciebie już widziałam.